Kontynuujmy jak serię prawdziwe. Jak się kradło samochód, bogowie, pomóżcie mi, bo nie pamiętam. Cześć mordeczki, z tej strony Kalu, witam was wszystkich bardzo serdecznie w jubileuszowym 30. odcinku, moi drodzy, z GTA prawdziwego życia. Coś nieprawdopodobnego. Witam was Michael i również tak jak on, tak jak i ja, cieszę się niezmiernie, że już 30 odcinków za nami. Ostatnie dwa odcinki były troszeczkę takie nieprawdziwe, jak to nieprawdziwe życie. Mogli, bo już widziałem kilka takich komentarzy, gdzie pisaliście właśnie, że no Kaluch, prawdziwe życie, a kosmici spadli na nasz świat. Wyobraźcie sobie, jakby teraz, jutro na przykład w Ameryce spadło UFO. I co? Kto by miał wtedy rację? Moi drodzy, jest takie prawdopodobieństwo, malutkie, 1% może niecały, że coś takiego by się wydarzyło, ale jest i dlatego też jednak to jest prawdziwe życie, tak. My zapomnijmy o tych kosmitach, spróbujmy funkcjonować jak normalni obywatele, moi drodzy. I dzisiaj jedziemy sobie do fryzjera, ponieważ pisaliście mi, abym obciął się na pazdana, tak więc nie ma co tutaj przedłużać, lecimy, moi drodzy. Obciąć się na pazdana. Będziemy starać się, mimo tego, że cały czas słychać dziwne odgłosy od UFO. Co się tutaj stało? Jakiś korek? Trzy auta stoją, co oni to? Aha, chyba sobie rozmawiali, jacyś znajomi. Na środku drogi, świetnie. Mimo tego, że słychać cały czas jakieś dziwne odgłosy UFO, będziemy... Chciałem powiedzieć, że będziemy starać się funkcjonować normalnie, ale chyba się nie będziemy starać. Znaczy, starać się będziemy, ale ciężko to jest niezmiernie. Gdzie mi się ten waypoint zaznaczył? Dobrze? Dobrze. Aha, jedziemy w ogóle do innego fryzjera teraz. Bardzo spoczko, bo tam dobrze podobno strzyżą na pazdana. Dobra, nie wiem co to było i czemu mnie tak wystrzeliło. Nie przejmujmy się tym, w miarę się tym nie przejmujmy. Przynajmniej postarajmy się tym nie przejmować. A my lecimy sobie dalej. Gdzie ten fryzjer? To jest ten fryzjer? Dobra, i tutaj mamy... Wow! Zapomniałem, że to prawdziwe życie i powinienem jeździć z przepisami, wybaczcie, moi drodzy. Już muszę się nauczyć tego, no przez to UFO i przez tych kosmitów nam się troszeczkę tutaj, wiecie, cały światopogląd zmienił. Witam panią serdecznie. Ja chciałbym, mimo tego, że zagłada blisko i tak dalej, kosmici zaatakowali, obciąć się, proszę panią, na pazdana. Damn, udało nam się. Proszę mnie ładnie ściąć. Uwaga, uwaga, moi drodzy, Michael oficjalnie został ścięty na pazdana, bęk! Dobra, jeszcze broda, bo pazdan nie ma brody. No i mamy pazdana, proszę państwa, w grze. Możecie już do niego mówić pazdan, świetnie, po prostu, normalnie, wybornie, jaram się niesamowicie. Super, pazdan z ciebie. LOL! A my te... Wow, dobra, chcemy oczywiście zapisać i chcemy jechać w tym momencie. Sprawdzić Simeona, tak, bo do Simeona mieliśmy jechać ostatnio. Żeby sprawdzić, Simeon jest w tamtą stronę. Żeby sprawdzić, jaką on ma dla nas misję, bo kurczę, przez to UFO nie sprawdziliśmy jaką... Serio. Co tu znowu robi Spodek? Co tu się cholera jasna dzieje? Co tu się dzieje? Co? What? Zobaczcie, jakieś małpy tutaj są. Halo, co tu się dzieje? Czemu tutaj są małpy pod tym UFO? Bardzo dziwnie to wygląda. Czemu tu jest taki krąg? Ja bym wszedł w ten krąg, ale szczerze mówiąc... A dobra, YOLO. Nie wierzę. Nie wierzę, gdzie w tym momencie się znalazłem. Czy ja jestem w UFO? Czy my jesteśmy pazdan, czy my jesteśmy w UFO? Co tu się dzieje? Cztery kosmitów, oni są agresywni? Nie wyglądają na agresywnych, ale co oni robią tu z jakimś gościem? Co to ma znaczyć? Co to? Ej, patrzcie, czyżby to... To jest Michael, naprawdę? Czy to ja... Mnie się to śni, najprawdopodobniej Michaelowi to się śni, ej. Czemu oni się tutaj zajmują Michaelem? Czterech kosmitów? Czy ja mogę im przylać? Nie mogę im przy... Ło! Czemu ty powiedziałeś shit? Oni mówią po angielsku? Niemożliwe. Zobaczcie. Mój Boże, co się tutaj dzieje? Co oni robią temu Michaelowi? Ja mogę w niego wejść, ale mogę też wejść w kosmitów. Dziwne, jak tak, wow, jak tak, wow, gdzie on wpadł tam, jak, o cholera, gdzieś spadł. Jak tam, jak tak wszystkie wyglądają te spotki i że oni robią coś tutaj z ludźmi, jakieś eksperymenty, tu u góry jakaś kula.
O kurde, można zacząć się obawiać w tym momencie, ale nie, to jest na pewno sen, Michaelowi to się śni. Jestem przekonany, że jesteśmy w jego śnie. Wgrałem moda na sny. Nie wgrałem, ale może się sam wgrał. Ja jestem tego przekonania. Dobra, co my tu możemy zrobić jeszcze? Pewnie możemy wpaść tam do dziury, ale czy to jest dobry pomysł? Wow, zobaczcie, przeteleportowało nas do innego statku, ale my nie mamy... Mamy spadochron, off. Całe szczęście, jeszcze nad samolotem przelecieliśmy. U góry był spodek, na dole jest spodek, co się tutaj dzieje? Nawet tak zawładnęli naszymi umysłami, że potrafią teleportować wszystko i wszystkich. Coś nieprawdopodobnego, ja się boję tych kosmitów. Tam leci odrzutowiec, no nieźle, proszę państwa. Co się tutaj dzieje? Ja nie mam zielonego pojęcia, jedyne co mogę zrobić w tym momencie to... uszczypnąć się podczas snu, mam nadzieję, że Michael śni. Jedyne jak to możemy sprawdzić, kliknąć F i po prostu spróbować się zabić. Nie chcę spadochronu. To jest na pewno sen, na pewno nam się nic nie stanie. Obudźmy się w łóżku, proszę. Tak, moi drodzy, to był sen, budzimy się w łóżku, chyba wszystko jest w porządku. Uff, ale się wystraszyłem, nie wiedziałem, czy ten mod zadziała, jednak zadziałał, chyba się wgrał mod na sny. O kurde, ale była jazda niezła. Moi drodzy, dobra, tak więc myślę, że dzisiaj zajmiemy się tym, co mieliśmy się zająć, czyli po prostu pojedziemy do Simeona już bez żadnych żartów. Olejmy tych obcych, olejmy tych alienów, po prostu miejmy to wszystko gdzieś, róbmy swoje, kontynuujmy serię prawdziwe. Jak się prawo samochód, bogowie, pomóżcie mi, bo nie pamiętam, nie, czy się wchodziło do środka, czy jak to się... Halo? 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 Co jest? Kim jesteś, frajerze łysy? Halo, no co? Julian? Nie rozmawiam z nieznajomym. Nie panikuj, ja nie panikuję, nie chcę z tobą gadać, nie znam cię. Kim jesteś? Jak to jest możliwe? Halo, Julian, czy no to tak, ty? Tak, ale nie wiem o czym mówisz, skąd mnie znasz? Czemu jesteś stary kosmitą? Ej, o co tutaj chodzi? Chciałem sobie polecieć na wakacje ze znajomymi i to chyba były kosmici, a nie znajomi. A co cię to? Julian, nie poczekaj, stary! Spokojnie, nie ja ci pomogę, no przecież Kalów jestem, przecież znamy się, ej, co ty to? Julian, stop! Kaluch? Zatrzymaj się, proszę cię. Ej, proszę cię. A to ty Kaluch jesteś, jak chcesz się dostać na chcesz się dostać do UFO z powrotem? No tak, nie wiem, jak wylądowałem tu. No to ci pomogę, mordo, no spokojnie, bez paniki, chodź za mną, ej. Julek, damy radę, nie martw się, ale stary, jak ty wszystko będzie dobrze. Sprawi? W ogóle, z jakiej racji się tu znalazłeś? Ja tego nie jestem mówiłem w stanie pojąć. Dobrze, ja wiem, że mi mówiłeś, ale jest to jak dla mnie mega dziwne. I dlaczego chciałeś ukraść mój samochód w ogóle? Ej, co to ma być? Chciałem go tylko pozytyć dla mocy, co ty nie znasz się na rzeczach takich? Okej, Julian, chodź, idziemy, wsiadamy do samochodu. Nie jadę z tobą autem. Jak to nie chcesz jechać ja samochodem? Ja tylko autobusem albo piesa. Już byś nie wybrzydzał, chcę ci pomóc, nie, chłopie, dobra, kurde, nie nerwuj mnie, chodź za mną w takim razie, idziemy na ten twój autobus albo pieszo. Tylko, że będziemy szli całe miasto, to wiesz, że a nam to długo to zajmie, ja ale czas. No dobra. Stary, jak tak bardzo chcesz, to nie wiem, ej, zaraz ratunko. Skombinuję tutaj autobus. Ratunko, Kaloko, otwórz tę bramę. Jezus, nie potrafisz wyjść nawet z bramy. No nie płacz, no już, ja wiem, że tylko dla mnie się ona otwiera, chodź. Julian, wiesz, że zaburzasz nam całą czasoprzestrzeń serii Prawdziwe Życie, bo tak. To, co się tu dzieje, to są jakieś jaja. To nie moja wina. Ja wiem, że to nie twoja wina, stary, ale no dziwne to jest, kurde, jesteś kosmitą. W jakiś dziwny sposób się zamieniłeś i z nimi tam pojawiłeś. Co cię to interesuje? To jest bardzo dziwne, stary, no dobra, ale patrz, kurde, nie ma żadnych samochodów. No przecież szybciej będziemy na miejscu. Się, kurde, ciebie boją, mordo, muszę cię wytransportować szybko do tego twojego UFO. Znaczy, ja nie będę nawet z tobą leciał, nawet nie śni. Ja niech nie ci się to nie z tobą śni. Halo. Zobacz, stary zachód słońca, naprawdę. Naprawdę nie możemy wziąć samochodu? Żadnego samochodu, albo autobus, albo piesa lamus. Julian, mordo, serio, całą noc musieliśmy iść, bo nie chciałeś wziąć rąbanego samochodu, po prostu zaraz wyjdę z siebie, stary. A co mnie? Denerwujesz mnie, działasz mi na nerwy, chcę, żebyś już stąd spadał. Aha, takie miłe, ja jestem no, królem, tak to jest, tak? Wiesz, że ja cię lubię, no nie płacz, stary, spokojnie, wiem, że jesteś w depresji, chcesz do UFO, chcesz wrócić do swojego ciała, ale no wiesz, no, musisz ze mną współgrać, a ty nie chcesz, ty takie fochy strzelasz, to stary, co, no? Chodź, come on, widzisz, tam jest UFO, tam. Nie, ja już widzę to widzę. UFO. Faktycznie zaraz się tam dostaniesz, na pewno umiesz latać samolotem, helikopterem, co? Umiesz latać ja helikopterem. Jestem królem, wszystko. No, ja myślałem, no taki król jak ty musi umieć no latać właśnie helikopterem. Stary, widzisz tu helikopter? Weź wsiadaj do niego i zmykaj. I
możesz mnie kiedyś odwiedzić, ale nie w takiej formie, bo się wszyscy ciebie boją. Możesz przyjechać jako lemur. Kaloch, odwiedzę cię jako lemur, jak widzowie biją 25 tysięcy łapek w górę. 25 tysięcy łapek, no mówisz? No jasne, jak tyle biją, to wpadam na 100% i nagrywam. Wow, kolor się zmienił. 25 tysięcy łapek? No? Julian, tak? Wraca do GTA. Dokładnie. Dobra, Julian, to trzymaj się, papa, i uważaj na siebie, mordo. A cześć, dzięki tam za pomoc, frajerze. O nie, on odlatuje, cześć. On odlatuje. A cześć, dam se radę. On odlatuje, dobra. Wow. Julian odleciał. Gdzie on jest? Nie widzę go. Dobra, odleciał, zobaczcie, leci w stronę UFO. O mój Boże, co to był za chory odcinek? Moi drodzy, tak szczerze mówiąc, wszystko było zaplanowane, no shit, Sherlock. No tak, to był taki jubileuszowy odcinek, 30 odcinek. Bardzo serdecznie dziękuję wam za to, że jesteście cały czas i że cały czas ta seria wam się mega podoba. Seria Prawdziwe Życie, ale dwa ostatnie odcinki nie były do końca takie. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, że uszanujecie ten specjal, który dla was przygotowałem, i zostawicie łapeczkę w górę. I pamiętajcie, że 25 tysięcy łapek to Julian w GTA wraz z Kaluchem. Taka wspólna seria mogłaby nawet siąść na moim kanale. Przemyślę to, ale musicie oczywiście mnie odpowiednio zmotywować łapkami w górę. No i co, ja wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. W kolejnym już wracamy do rzeczywistości. Inwazja UFO została powstrzymana, bo Julian dostał info ode mnie, żeby po prostu sobie stąd odlecieli. Tak więc, moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Trzymajcie się do następnego odcinka, normalnego odcinka Prawdziwego Życia, już wkrótce. Pa, pa.